Witam państwa bardzo serdecznie z tej strony Mikołaj Dowieko, redakcja Goniec.pl, a to jest analiza i w dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o czwartkowym wystąpieniu Władimira Putina z ministrem obrony narodowej Siergiejem Szojgu na temat rzekomego zdobycia Mariupola przez wojska rosyjskie. Natomiast Sama walka, sama bitwa o Mariupol nie była najgłośniejszym tematem mediów, lecz dziwne zachowanie Władimira Putina. No, pierwszym szczegółem, który przykuł uwagę mediów, no to malutki stoliczek, przy którym siedzieli Siergiej Szojgo, a także Władimir Putin, ale również zauważenie ruchu prawej ręki, która dziwnie cały czas podtrzymywała stolik. I dziennikarze, a także publicyści, media dostrzegli w tym, Objawy choroby Parkinsona i już na ten temat wiele osób się wypowiedziało. Przede wszystkim Ilja Ponomarenko zapytał, tak można powiedzieć, retorycznie na swoim Twitterze, czy tylko mi się wydaje, że Putin wygląda mniej zdrowo z każdym dniem wojny. Widzę drastyczną różnicę między teraz a końcem lutego. A także dziennikarka, a także była. Brytyjska parlamentarzystka Louise Mensch napisała: Informowałam, że Władimir Putin ma chorobę Parkinsona. Tutaj widać jak trzyma stół, tak, że drżąca ręka nie jest widoczna, ale nie może powstrzymać stukania nogą. Szwedzki ekonomista Andres Aslund również skwitował to wystąpienie jako po prostu słabe, a także zauważył, że Putin jak i jakiś szojgu wyglądają na chorych i zmęczonych psychicznie. To nie pierwszy raz. Kiedy w mediach pojawiają się spekulacje na temat możliwej choroby Władimira Putina, już pod koniec marca politolog Aleksander Adler, który osobiście zna osoby z bliskiego otoczenia prezydenta Rosji, stwierdził w rozmowie z RMF FM, że Putin ma chorobę Parkinsona, a jego stan psychiczny nie jest stabilny. Również podał datę graniczną, kiedy Putin ma zostać odsunięty od władzy przez swoich współpracowników i ma się to wydarzyć do lipca. Choroba Parkinsona to choroba zwyrodnieniowa mózgu, która występuje samoistnie i jest chorobą postępującą. Objawiami choroby Parkinsona i jej efektami są drżenie kończyn, spowolnienie ruchowe, twarz pokerzysty, a także zaburzenia psychiczne. Czy to występuje Władimira Putina? Na to proszę odpowiedzieć sobie samemu. Myślę, że niektórym odpowiedź może się nasuwać sama. Bardzo dziękuję, Mikołaj Dowieko. To była analiza. Zapraszam do subskrybowania i do zobaczenia już niedługo.